Może to dziś. Zapraszam. Uwaga. Dobrze wyglądam? Bardzo. Blood Hollywood. To zrozumiałeś? Tak. Będziesz umiał powtórzyć? Nie. No to sobie oglądasz na film. No i czego łoczysz? Czego łoczysz? Taki mały, taki duży, może karpiem być. O! Siedzi, trzymaj. Yes! Myciowi wędkę do wody wciągało. Czy myślisz, że to już koniec? Nie, nie, nie! Mamy jeszcze papryczkę. Ryby, ryby, ryby. Tak się robi. Dzięki. Porada dnia. Jeżeli nie chcecie... www.wędkarstwoludzie.pl. Na lipę. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. I tak dalej. Pamięta ktoś z podstawówki autora? Jedziemy na lipie. Ryby, ryby, ryby. Mamy 8 maja, godzina 4:40 na zegarze. Nawet jest ciepło, 11 stopni Celsjusza na zewnątrz. Już jest szarówka, robi się widno. Nie pisałem wam na Facebooku o tym wyjeździe, bo chcę, żeby to był taki mały, kameralny wyjazd. Będziemy najprawdopodobniej tylko w trójkę. Będzie ze mną Jurek, będzie ze mną Dawid. A druga sprawa jest taka, że specyfika tego łowiska na Lipiu jest taka, że tam nie ma takich stanowisk dużych. Jest jedno takie duże, gdzie by weszło powiedzmy tam 8 osób, więc i tak byśmy siedzieli rozproszeni. No i cóż, niestety tak szybko jak przyjechałem, tak szybko odjeżdżam. Zbiornik zarezerwowany, bo są zawody krepiowe. Do godziny 10. Nie będę czekał, bo jest, mówię, dochodzi 5 dopiero, także 5 godzin bez sensu. Zmiana zbiornika, to jakby tego wszystkiego było mało, że Jurek zaspał się dopiero budził, także... A jeszcze lepszą rzeczą powiem wam, to jest to, że Jurek się upiera na tego niedźwiadka, więc zaryzykuje, ale to już dzisiejszy dzień stawia pod takim znakiem zapytania, że to się po prostu w pale nie mieści, bo tam nie ma już chyba ryb. To jakby jeszcze tego było mało, to też zaczął padać. Dojechałem. Jak widzicie, jest ładnie. Ptaszki świerkają. Ale czy to pomoże w złowieniu ryby? Nie wiem. Przyjechał. Ryby, ryby, ryby. Śpioch. Patrz, jak się woda gotuje. Patrz, jak się nie, woda gotuje. Nie, starło. Ryby się trą. To już mówiłem, że tu jest Eldorado. To ty no. Nigdy nie, nie, na niedźwiadka nie, nie, nie. No zobaczymy. No co zobaczymy. Będziesz mi dziękował jeszcze. Oby, oby. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Jest chyba tarło jakiejś ryby, podejrzewam. O, tutaj dosłownie wzdłuż brzegu. Tak słychać, jakby się spławiał jakiś drapieżnik. No teraz uciekną pewnie. O, teraz tu. I to mi na płocie wygląda, tak jakby się płocie tarły. W trawach przy samym brzegu. David jeszcze nie dojechał. Nie mam zanęty ani peletu. I proszę, znalazłem w samochodzie w bagażniku pelet, który dostałem od Marcina Krajewskiego z firmy Fishfood. Zielony, 2 mm, o smaku konopi. Zobaczcie. Także Marcin ryzykuje na twój pelet. Jak oglądasz, to jak nic mi nie weźmie, to będzie mi twoja wina, chociaż... Dzisiejsze zmagania, ciąg dalszy. Powiem wam, że piękny jest ten niedźwiadek, urokliwy, mam sentyment. Osoby, które były na pierwszych zawodach łowcy, pamiętają ten lasek, tam była strefa VIP. Ale to wszystko, co mam do powiedzenia. Zmieniamy miejscówkę, po prostu się poddajemy z Jurkiem. Ile siedzimy? 2 godziny? 2 godziny, ani piknięcia. Najlepsze godziny na łowienie ryb praktycznie. Deszcz pada na zmianę z wiatrem. Łętownia. Nigdy tam nie byłem. Zabiorę was na to łowisko, zobaczycie razem ze mną, jak to wygląda. Witajcie na zbiorniku Otałęcz. Dzisiaj witamy się już po raz trzeci. Mam nadzieję, że
ostatni i płodny, bo ostatni na pewno, aczkolwiek czy ta woda jest płodna, to Jurek może się wypowiedzieć, bo to on tutaj chciał jechać. Nie Otałęż, tylko Łętownia. Aha, Łętownia, tak? Łętownia. Niektórzy mówią krzywdy. Ale nie dlatego, że doznali tu krzywdy, że nic nie zrobili. Nie, dlatego właśnie, że to jest bardzo łowne to łowisko. Ja od razu mówiłem, żeby jechać na Łętownię, to Łukasz się uparł, niedźwiadek, niedźwiadek. Jak tam martwica panuje. Dawidek dojechał w międzyczasie, zobaczcie. Ledwo co wędki rozłożył. Ale gdzieś ptaki idzie, ty. I holuje miniaturkę. Tak, ale fakt. O, no, no, no. Karp. Karp, no. Dawid, uratowałeś odcinek. Obawiam się. Taka bestia. Na co? Na pelet, 12. A my na robaki cały czas łowiliśmy od rana, widzisz, z Jurkiem i... Ja nie wiem, czy na... Czy na... na drugi chyba masz coś, nie? Nie wiem. Zatnę od razu, patrz. No, no, no. Niestety jest tutaj taki brzeg, jak widać, trawa. Oj, tak trzeba. Chyba na drugiej ręce coś się zadziało. I? Jest? Nie. A jest jednak. Żartujesz. A? Ja, widziałeś Jurek? 2-0. O, poszedł. Poszedł. Kurde, Dawid, szacun. No niemożliwe. Jak nie? I co ty teraz powiesz na to? Juruś, my siedzimy jak dwa osły i nic. Zmieniam. Na co? Na to, co Dawid. Zadowolony? Zadowolony. Nie są to okazy, wiesz jakie, nie? Ale cieszy w dzisiejszych warunkach. Zobaczcie, leje deszcz. Siedzimy pod parasolem. Wszystko mokre. Ale tak łowią wytrawni łowcy. Uwaga. Pięknie, 10. 10 na 10, Jureczku. Bo rzucać to trzeba umieć. Jestem w szoku, myślałem, że ten dzień skończy się już bez ryby. Dochodzi godzina 11, już jest? No. Około 11. Dawid przejechał, nie wiem, 20 minut temu, rozłożył wędki, zarzucił i proszę, dwie ryby. Lipie odpadło, niedźwiadek odpadł. Otałęż, tak? Łętownia. Łętownia, przepraszam, mylą mi się te dwa łowiska. Łętownia, załamanie pogody i coś ruszyło. Lucio. O, trzymaj. Wo. Jest. Dziękuję. O, jak się cieszę. Nie jest to gigant, będzie karp mały. Puścił. No. Ale było, zaliczamy? Zaliczamy. Nie, w życiu, nie. Jak to zaliczamy? Nie zaliczamy. Nie, przypon urwałem. Patrz. Oho, no. Przypon urwałem. Nic nie zaliczamy. No, ale coś się zaczyna dziać. Zaraz pojedzie. Czy rzucasz? Co, Jureczku, zakładasz? Blot Hollywood. Nie blot, tylko samo Hollywood. Ale zaraz będzie blot. Jurek po naszych małych sukcesach zmienia zestaw. Też chce dołączyć do grona osób wygranych. Ja jestem... No połowicznie mam zaliczone, bo mi spadło, ale jednak... Miałem kontakt z rybą, a Jurek zaraz będzie miał. Pomożemy. Siedzi? Siedzi. Nie widzę po wędce, że siedzi. Siedzi na tle. Karpiozo, nie? Jak ten podbiorek wsadzisz? Poczekam, tu podfoluję pod ten, pod trawę.
haczyk z włosem, pelet zastopowany. Stoperem stopujesz? No. To tyle. O. Oj, nie spadł, nie spadł. Tam go wyszli. Tak, o ciebie, Jurka. O Jurka. Ścimy. Poszedł. Będzie dobrze. To zapewne. Jak to mówią? No i czego łoczysz? Czego łoczysz? Siedzi? Siedzi. Nie wierzę. Siedzi. Podbie... Puścił. Kłamie. Puścił. Poważnie? No poważnie. Kurde. Ale wiesz dlaczego tak się stało, że ci wzięło? Bo posłuchałeś nas i zmieniłeś przynętę, Jurek. Na pelet łowczy. No to no, nie o to Halibut. Chodzi, tylko że halibut po prostu 12 mm. I wzięło. Widzisz? Poprawił ci się troszeczkę humor? Tak, no. Ale było adrenalinko. W końcu. Słuchajcie, korzystając z chwili przerwy w braniach, co jest dziwne dzisiaj, ale tak jest, naprawdę są brania. Jurkowi będę tłumaczył, jak zrobić przypon karpiowy z tak zwanym węzłem bez węzła. Banalna sprawa, ale może nie wszyscy to wiedzą, także pokażę. Co nam jest potrzebne? Nożyczki do paznokci, można żonie skrobnąć z łazienki. Plecionka, to jest plecionka 0,15, czyli grubsza od mojej, do 12 kg. I są różne szkoły, ja wam pokażę najprościej i najszybciej jak to zrobić. Do metody czy do rureczki, jaki sobie życzysz ten przypon? Jak będziesz to używał? Do rureczki? Tak. No to w przypadku rurki może być ten przypon dłuższy, bo gdybyście robili sobie do metody, no to standardowo powinien być krótki ten przypon, około 5 cm, o taki, nie? Zrobię ci dłuższy, Jurek, zrobię ci na około, o, taki karpiowy powiedzmy, nie? Na 10 cm. Większy. Jeszcze większy chcesz? Tak, na 20, 25. Na 25, nie? To jest kwestia gustu, nie? Jak kto uważa. I co? Na końcu żyłki, czy w tym przypadku plecionki, bo ten przypon wykonujemy z plecionki miękkiej, robimy pętlę. Ta pętla będzie nam służyła później do mocowania peletu, czy tam kulek, czy tam czego chcecie, nie? Po prostu to kolucho z pętli się przepuszcza przez kulkę czy pelet i blokuje się stoperem. Także ja zawsze na początku wykonuję to koluszko. Ważne, żeby ono było jak najmniejsze, nie? Bo to tylko służy do tego, żeby stoper przeciągnąć. No niezgrabnie wyszło, ale jest. Ten koniuszek krótki, który zostaje, obcinamy, bo jest nam niepotrzebny. Dobra, mamy pętlę, odmierzamy sobie ten odcinek plecionki, czyli ty o takiej mniej więcej chcesz? 20 cm? Tak. To później jeszcze będzie można skrócić, nie? Trzymasz? Aha. Obcinamy. I teraz tak. Bierzemy pętelkę i haczyk w takiej pozycji, koluchem do góry. Przekładamy pętelkę od strony wewnętrznej haczyka. To jest nasz włos. I teraz należy sobie ustalić odległość włosa od haczyka. Daj Dawidek jedno ziarenko peletu. Masz tam gdzieś ten pelet? No. Ja to już robię na oko, ale jeżeli nie potraficie, jeżeli nie macie wprawy, możecie sobie najpierw założyć pelet na włos i ustalić mniej więcej w jakiej odległości byście chcieli, żeby on się znajdywał. Dawid taką szkołę preferuje, że on o tak ustawia pelet, żeby był praktycznie przy kolanku, przy tym zgięciu. Ja używam dłuższych tych włosów, także nie wiem, Jurek. Chcesz krótsze? Dawid ma dzisiaj większą skuteczność, więc może ci krótszy po prostu zrobię. Poproszę. Krótszy. Czyli tak w przypadku tego peletu 12 mm troszeczkę można jeszcze wystawić. Taka odległość będzie idealna. I co? Pelet jest nam na razie niepotrzebny. Tutaj sobie przytrzymujemy palcem. Tymi dwoma palcami chytam jednocześnie haczyk i plecionkę. I końcem, który nam wystaje z tej strony, zawijam. W ten sposób
kierunku trzonka około 10-12 razy, ile wam się uda. Nie ma to, powiem szczerze, większego znaczenia. Ważne, żeby ten włos się trzymał. I teraz tak, doszedłem do końca i robię dwa okrążenia tak zwane powrotne, czyli raz, dwa i przepuszczam od góry ten drugi koniec, który nam został przez kolucho od góry. Czyli to wsadzamy po prostu jeszcze raz o tutaj w koluszko, zaciągamy i to jest wszystko, Jurek. I macie tym sposobem zawiązany haczyk na plecionce z włosem, tu już jest pętla. No i jeszcze przepraszam, tutaj na końcu, jak ktoś używa metody, czy do krętlika też, jak będziecie podłączać, robicie sobie tutaj no pętelkę po prostu, nie, żeby łatwiej było mocować ten szypon do zestawu. Miło było mi przeprowadzić taki instruktaż. Mam nadzieję, że Jurek w końcu się nauczy, bo on, nie wiecie tego, bo to nie jest na jaja, to mówię serio. Jurek nie używał w ogóle, nie robił do tej pory nigdy szyponów karpiowych z włosem, tylko używał albo gotowych kupnych, albo używał takich gumek, które się montuje przez stoper i zamocowuje do haczyka. A teraz od dzisiaj będzie prawdziwym wędkarskim karpiarzem. Dziękuję serdecznie. Zrozumiałeś? Tak. Będziesz umiał powtórzyć? Nie. No to sobie oglądasz na filmie. Strasznie deszcz leje, boję się o kamerę po dzisiejszym wyjeździe. Siedzi? Masakra. No. Tak. Ładnie jest. Taki mały. Taki mały, taki duży może karpiem być. O, taki. Taki ananasek. Co, nie męczymy, puszczamy, nie? Tak. No stop, coś tam pyka. Tam, tam wypuść, tam. Tam do ciebie? Tak. Boże. No ja mam taki szponik. Widzicie, to jest to, co mówiłem właśnie, że Jurek używa. Jest taki plastik, nie, na którym można, jak ktoś nie potrafi węzeł zrobić tego włosa, to takie coś dla debili chyba nie. Nie można tak powiedzieć. To trzeba sobie trafić też tą dziurkę. No takie coś wymyślili, ale no mniejszą ma skuteczność niż zwykły włos, nie? No i zobaczcie, teraz Jurek montuje po prostu już do krętlika szypon z pętelką. Haha, nagrało się branie w końcu. Siedzi? Następny. Który? Nie wiem. A Jurek strasznie coś klnie przy moich daniach. Dlaczego Jurek tak strasznie klnie? Chyba mniejszy niż tamty, co? Mniejszy. Do wody. Długo pójdzie, co? No. Nie wiem, czy moja kamera wytrzyma ten film. No takie tutaj po prostu są. Inne, podejrzewam, by się nie uchowały. Taki mamy klimat. Ja już tam nie idę. Nie będę tam już szedł, bo mi szkoda kamery po prostu, bo jest wszystko mokre. Właśnie Dawid miał kolejny odjazd. A to nie ta wędka chyba, nie? Ta chyba, ta. Siedzi? Ale jemu co 5 minut je odjazdy są, nie? Tak. Dawid już nie jest moim kolegą. Tak jak Maciek. O! Siedzi, trzymaj. Jest, Luciowi wędkę do wody wciągało. Jest moc. Myślę, że dołączę w końcu do klubu Dawida, szczęśliwych łowców. I chyba Jurek chyba coś większego, chyba dycha jakaś idzie. Proszę, taki karp, taki osesek, pelet wisi ładnie na pyszczku,
12 mm. Ładnie za dolną wargę. Na metodę, jak widzicie. Za dolną wargę, klasycznie zapięty. W ten sam sposób przypon zrobiony, kiedy wam tłumaczyłem przed chwilą Jurkowi. Podkaczona rybka, daje jej imię Juruś, buziaczek i do wody. Do wody. Ryby, ryby, ryby. Tak się łowi. Dzięki. Jurek chyba będzie miał branie w ekstremalnych warunkach. Pociągnęło mu wątkę na wędce. Tylko na razie stoi w progu ze względu na obfity deszcz. Wytrwali łowcy się nie poddają, nie? No. Coraz lepiej. Ujęta parabolicznie, czuję mocną półkilówkę albo kilówkę. Czyli kolejny karp z cyklu. Jak dowalić Jurkowi? Malizna, no nic specjalnego. Ten sam pelet, nawet widzicie, nie zmieniałem go, bo tak leje, że mi się nie chciało. Za dolną wargę, klasycznie zapięty. Halibucik. Tutaj się sprawdza akurat halibut. Na pozostałych łowiskach, których łowiliśmy w tym sezonie, Ochotka brała górne, skrzypce grała, a teraz... Halibut! Do wody. Dwa? Zero, Juruś? Czy trzy? Nie gadam z wami. Nie wiem, jak się nie... O. No na co ty czekasz? Kurwa, nie wiem. Na błogosławieństwo? No tchnij to, chłopie. I... Mimo. To po co tyle czekałeś? Jest! Ale kurde, spiął się! Tak. No poważnie. Po każdej gapie jest noza kapie. Tak? Walczy jak szalona. Taki mały karp potrafi wędkę wedrzeć do wody, widzicie? Do wody. A nazwę go Jurek. I chciałem wam jeszcze zaznaczyć to, co mówiłem na początku, że dzisiaj łowię na pelet Marcina z Fish Fooda, zielony. Nigdy tak nie łowiłem i tak się prezentuje nasz halibucik w tym zielonym dwójeczce o smaku konopi. No pachnie konopią, rzeczywiście, także tak wyglądają zestawy, które lądują w wodzie. Jurek, kolejne to podejście. To 3 razy sztuka. Siedzi? Siedzi. O, rekord. Jest. Większy niż mój? O, chłopie, to rekord chyba. O, o, o. O, tak. O. O. Patrzcie, zapamiętajcie tą chwilę. Jurek ciągnie rybę. Wszyscy mają karpia. Mam i ja. Na pelet łowcy. To była dobra zmiana. Jest? Ale bydle. No piękne, Jureczku. Miniaturka. Yes!
Są emocje? Emotion jak na grzybach. Ale się umorusał. Warto było. Nie zmieniam. No, nie zmieniam, nie zmieniam. Siedzi? Chcesz więcej? I więcej, i więcej. Patrzcie. Co karp mały, bo tu podejrzewam mały karp jest. Wędka jest na sztywno zapięta, pokażę wam to, bo on się tak już zaciął. Tylko chcę wam pokazać, jak mały karp może wędkę wciągnąć do wody. Chociaż chyba spadł. No ale czego się nie robi? A nie, siedzi. Właśnie na tym polega metoda, że ta ryba sama się zacina, nie? Jestem pewien, że ona jest, zresztą czuję, zacięta. Nie trzeba się nawet śpieszyć za bardzo. Wędka pracuje, ale coś małego. Nie wiem, czy to będzie karp. Jeżeli karp, to karp. No ale niestety. To samo, co było. Taki słodki maluszek. Czwarty. Czwarta malizna do wody. 5, 4, 1. No, pada leścik, to bierze leścik. Pierwszy leszcz dzisiejszej wyprawy. Już to nudne, na pelet dalej. Cały czas łowimy na pelet, więc już pokaż go, David. No. W tarle, nie? No. Tak wygląda przynajmniej. Dobra, puszczamy, nie będziemy. Przejdzie prawy? Przejdzie, jak łódź podwodna idzie. David ciągnie kolejnego karpia. Z oddali wam pokażę. Bo to już jest nudne. Nie w tą stronę. Witamy w kąciku kulinarnym w ekstremalnych warunkach. I w ekstremalnych warunkach zrobimy ekstremalną kanapulca, czyli bułulec łowcy. Do tego będzie nam potrzeba bułulec, który kroimy wierzchem. Wydziabowujemy ze środka ten środek, żeby zrobić więcej miejsca dla dobroci, które tutaj się znajdą. Kładziemy pierzynkę z kapustki kiszonej. Dajemy tego dużo i na bogato, bo to ma być bułulec łowcy. Grubo, bo to ma być praktycznie obiad łowcy. Na zimno, bo na zimno, ale po takim bułulcu człowiek do świąt ma spokój. Nie żałujemy, wciskamy na chama. O. Przykrywamy to wszystko serkiem. I to nie jest koniec. To dopiero początek. Jajeczko. Jajeczka nigdy za dużo. Cebulka. Niech będą. Do tego ogóreczek. Myślę, że tu nie ma co solić, bo jest kapustka kiszona. Jest już dosyć słona. Oczywiście pomidorka. Jak na bogato, to na bogato. I ląduje na kanapulcu. Czy myślicie, że to już koniec? Nie. Mamy jeszcze papryczkę. Raz. I dwa. Majonezikiem. Odrobina musztardki.
kawior. Proszę bardzo. I to wszystko przykrywamy drugą połóweczką. Bulec łowcy. Gwarantuję, że po takim kanapulcu obiad nie będzie potrzebny. Dawid, to dla ciebie. Ale może na pół to przekrój. To przekrój. Jurek, przekrój to. Mały ma pyszek. Gotować to trzeba umieć. Porada dnia. Jeżeli nie chcecie, żeby dziewczyna wyczuła, żeście pili alkohol, zjedźcie sobie cebulę. Albo zjeść bułulca. Też można. Tam jest dużo cebuli. Proszę, Jurek przyciął kolejną rybę. O, to jest na pewno miniaturka. Myślisz? Tak. O, kurde. Chyba nie. O, chyba tak. No nie wiem, Juruś, nie wiem. Jak tego zacząłem? To klasycznie za dolną płetwę. Znaczy, za płetwę? Skrzelę. Za skrzelę? No. Klasycznie. No płakasz, bo ty z rybą rzadko występujesz w reczku. To przynajmniej niech się widzowie zobaczą. Złowić to trzeba umieć. Kolejny karp. Nie wiem, który już dzisiaj. Szósty, siódmy. Podobnie walczą, podobnie się je holuje. Podobnie te walczyły ostatnio z chórka. Tylko były troszkę większe. No mówicie, idzie kurde jakby ważył z 5 kg ten karp. Tylko zobaczysz go i... Bo w wodzie takie same się wydają, nie? Wielkości. Ale niestety na brzegu rozczarowanie. Cały czas, całusieńki czas łowię na to samo ziarenko. Jeszcze ani razu nie zmieniałem peletu. On się coraz bardziej rozpuszcza i jak widzicie rybą to pasuje. On już wygląda teraz bidnie, bo chyba szóstą, piątą czy szóstą godzinę łowię. Ale działa, jak widać na załączonym obrazku, skutecznie. Karp nie powala, standardowy jak na dzisiejsze połowy do wody. Kolejna ryba, ale chyba to nie będzie tym razem karp, bo... Chociaż... Uaktywnił się przy brzegu. No niestety. Za górną wargę się zapiął maluszek taki, nie męczę go do wody od razu. Ja się denerwuję. Nie narzekaj, bo mogliśmy na niedźwiadku zostać. Nie no! Absolutnie nie narzekam, jestem zachwycony. Dawid powiedział też takie zdanie mądre dzisiaj, które nie padło na kamerze, to powiem, że ono wynika z kilku ostatnich wyjazdów, na które jeździmy, że na PZW w wodzie... Nie, jak to było? Na PZW zawsze... Na PZW zawsze leje. Sprawdziło się to też dzisiaj. Są te ryby, jak widzicie, mniejsze dużo. Małe karpie, one praktycznie uniemożliwiają wejście czemuś większemu, ale dzięki Bogu, bo podejrzewam, że gdyby nie te małe krotki, to byśmy dzisiaj nic nie złowili, bo taka, może ciśnienie takie, czy taka pogoda jest, nie wiem, bo widzieliście. Lipie nas odrzuciło, niedźwiadek nas odrzucił z rybostanem. Przyjechaliśmy tutaj, jest okej. Okay. Jeszcze moja noga tu na pewno postanie, myślę, że Jurka też, bo przełamał impas i złowił dzisiaj rybę, także... Dwie. Film w bardzo ciężkich warunkach lało cały czas, teraz chwilę się przejaśniło, także wyszliśmy spod parasola. I powiem, że jestem zadowolony, było fajnie. Jak wam się podobało, też zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. I standardowo widzimy się w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ryby, ryby, ryby. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.